Przez płotki wielka walka. Karolina Kołaczek, Klaudia Siciarz. Te półfinały jednak wskazują, że faworytką jest Karolina. Tak to przynajmniej wyglądało w półfinałach. Może Klaudia się troszkę oszczędzała. No zobaczymy, zobaczymy. No, to będzie naprawdę fajna rywalizacja. Miejmy nadzieję, że też wiatr będzie w ramach przepisów. Nie będzie za silny, żeby te wyniki nam się tu fajnie liczyły. No, będzie ciekawie. No i zaczynamy. Klaudia Wojtunik-Resowia, 20-letnia płotkarka, 13-21 w tym roku rekord życiowy. Anna Wojcieszek, AZS AWF Warszawa, 13-94. Urszula BB, która była mistrzynią Polski, 13-30, świetny rekord życiowy, ale to sprzed kilku lat. Karolina Kołeczek, fenomenalne biegi w tym roku. Rok temu była druga, ale wcześniej wygrywała 5 razy Mistrzostwa Polski. Klaudia Siciarz to ta, która broni tytułu i która w tym roku wywalczyła srebro młodzieżowych Mistrzostw Europy. Na 6. Anna Szymańska, Skra Warszawa. Na 7. Martyna Skierkowska, Gepard Warszawa i Katarzyna Flis z AZS-u Łódź. Na torze 8. dopowiem tylko kluby. Karolina Kołeczek to AZS UMCS Lublin, a Klaudia Siciarz AZS AWF Kraków, a więc walka na torach centralnych. 4., 5. to rewanż za ubiegłoroczne mistrzostwa. Medalistka sprzed roku Kasia Flis jest na 8. torze, ale ja myślę, że Klaudia Wojtunik, skrajne tory też musimy obstawiać i patrzeć na nie, bo tam Klaudia u góry może pokusić się na przykład o brązowy medal. Może tak być, zobaczymy. To wyjście, ten start tu będzie decydował. Ta reakcja musi być dobra, żeby potem dobrze wejść w płotki. Najszybciej w historii Mistrzostw Polski biegła Grażyna Rapsztyn 12.64.79. Oczywiście do niej też należy rekord Polski, który był rekordem świata. 12.36. Karolina Kołeczek na 4. Klaudia Siciarz na 5. Urszula Bebe na 3. I po skrajnych torach też się rozglądajmy. Karolina prowadzi. Klaudia ją goni. Karolina, Urszula Bebe też niezły rytm. Karolina Kołeczek, Klaudia Siciarz. Jakby się teraz zbliżyła, jakby szybciej zeszła z płotka. Ramię w ramię. Karolina czy Klaudia? Karolina przed Klaudią. Świetny wynik. 12.79. Dobrym wiatrem. Z dobrym wiatrem. 1 i 2, także to chyba drugi wynik w karierze. Tak jest. No i dwie zawodniczki poniżej 13 sekund. To nas szalenie cieszy. No to zobaczymy, jaki czas u Klaudii. 12.82 oficjalny czas, czyli troszkę gorzej. 12.85 u Klaudii Siciarz, też chyba drugi wynik w karierze. A kto był trzeci? Anna Szymańska, 13.43, czyli wyrównana życiówka. OKS Skra Warszawa, wielkie gratulacje. No proszę, Urszula gdzieś się pogubiła. Skrajne tory, tam u góry Klaudia Wojtunik, jednak nie. I widzimy czerwona koszulka, walka o trzecie miejsce, tor 6. Jest brązowy medal dla Ani Szymańskiej. Czyli dobre rezultaty. Pamiętasz, jak w Lublinie tam trochę wiało w finałowym biegu? 12.74, Klaudia Siciarz ponad 2 metry na sekundę, Karolina Kołaczek 12.94, ale mówiliśmy, że znowu finał, w których dwie zawodniczki załamały 13, jak kiedyś Aurelia Trewiańska i Sosnowska. To w 21 wieku tylko oczywiście porównywaliśmy. No to mamy kolejny taki rok, w którym dwie zawodniczki, dwie pierwsze, biegają nie tylko poniżej 13, nawet poniżej 12.90. Karolina przed Klaudią. Karolina zdobywa ten 6. tytuł. Mówiłem, wyrównuje tym samym liczbę tytułów Grażyny Rapszyn i Aurelii Trywiańskiej. 6, 6, 6.